Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. To są kolejne przygody, prawda, cudownego tosta. Jak ja tutaj patrzę przez to okno, to sobie myślę, jakie piękne jest to miejsce. Ja wam pokażę coś, patrzę, tutaj najpierw pokażę wam to, zanim przejdziemy tam dalej. Zrobiłem sobie tutaj normalnie za pomocą ramki taką, prawda, otóż to, jak to by powiedzieć, wieszak na moją broń. Na heavy straczuszkę, niech ona tu wisi, ale oczywiście ją zabierzemy, ponieważ dzisiaj będę musiał lekko opuścić Palionowo 2.0. Musimy pójść w jedno bardzo ważne miejsce, ponieważ zapomniałem jednej rzeczy. Jak popatrzyłem po wszystkich moich skrzynkach, nie widzę, nigdzie nie widzę, uwaga, bardzo ważnej rzeczy, czyli mojego shulkerboxa. Ja się zastanawiałem, gdzie ja tego shulkerboxa zostawiłem i przypomniałem sobie, ponieważ shulkerboxa zostawiłem w tej bazie obok ratusza Tata Hatera, więc tam musimy sobie dzisiaj zajść po tego, jak to się nazywa, shulkerboxa, bo jest tam bardzo potrzebne. A tutaj te ścieżki wyglądają cudownie, mi się tutaj klimat, o, jaka tu jest normalnie huśtawa, no, kto by się spodziewał takiej huśtawy? No nieważne, dobra, w każdym razie idziemy na Palionowo zaraz, tylko muszę jeszcze kilka rzeczy zabrać stąd, albo bardziej zostawić. Czy ja potrzebuję wszystko, co ja tu mam? Wszystko mi by się raczej przydało, więc raczej nic więcej nie potrzebujemy. No dobra, mamy wszystko. Lecimy w takim razie na Palionowo, ponieważ musimy zdobyć tego shulkerboxa. I teraz tak, czy ja chcę iść tym tunelem? Ten tunel jest naprawdę fajny, nie? Ale problem tu jest taki, że się ten wózek zatrzymuje, ale sprawdźmy, może to zostało naprawione, może teraz już to działa, może ten wózek teraz będzie jakoś normalnie jechał. A ja w tym momencie, widzowie, co jest? It's a prank, bro? Co to jest? Co to tutaj zrobił? Jaka dziura? Ja się wystraszyłem, myślałem, że to jest jakiś zamach na mnie. Nie spodziewałem się takiego zagrania. To mi się nie podobało. Czekajcie, schodzimy tu niżej, zabierzmy sobie to, co tu pisze. A, też it's a prank, bro. No to niemiło bardzo ze strony tej osoby, która to zrobiła, a domyślam się kto. Raczej pewnie Emilia. No i myślę, że będę musiał wyciągnąć z tego konsekwencje, jak to się mówi. Dobra, no i nie dam tutaj tych schodów, bo nie mam jak tego dać. Dobra, jedziemy dalej. Mam wózek, lecimy. Jak tam będzie jeszcze jakaś dziura, to jest tragedia. Ja w tym momencie, widzowie, chciałem was serdecznie zaprosić na mój drugi kanał Szczypcom Plus, ponieważ tam codziennie są odcinki z Robloxa, albo również są z Minecrafta na kidowizach, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ tam sobie elegancko gramy i powinniście tam być. I teraz tak, uwaga, pierwszy zakręt. Ja podnoszę ręce do góry, jak nie wykręci. No zatrzymał się ten wózek, dobra, to jest zepsute. Nie, tak nie powinno być w ogóle. To jest coś zepsute, widzowie, nie wiem dlaczego tak jest, ale nie podoba mi się to. W każdym razie mam nadzieję, że zaraz dojedziemy i pójdziemy tam zabrać sobie tego shulkerboxa. No i myślę nad tym, co jeszcze moglibyśmy zrobić, no bo w poprzednim odcinku... Co ja robię w poprzednim odcinku? W poprzednim... Ale mam dziurę w głowie. Ty, co ja robię w poprzednim odcinku? Już nie pamiętam. Ty, a ja nie lubię takich dziur, jak ja mam. Ej, dobra, gdzie ja dojechałem? Ej, ja wracam z powrotem! Co tu? Dlaczego to był jakiś wózek? Ja, widzowie, tyle filmów nagrywam, że ja naprawdę... Ja mam dziury w pamięci i nie pamiętam, co wczoraj nagrałem. Nie wiem, co się wczoraj wydarzyło. Już po prostu... Przejedzony mam umysł. Trudno, nie pamiętam. Dobra, widzowie, sprawdziłem, co nagrałem. Wczoraj wrzuciłem odcinek z tego, że no Milki zaginęła. Już mi się przypomniało, nie wiem, po prostu, znaczy ona jakby nie zaginęła, wiecie, to jest jakby taki joke, nie? Wiecie, o co chodzi. To wcale nie jest tak, jak myślicie, to jest po prostu taki joke. Dobra, idziemy po tego shulkerboxa. Mam nadzieję, że go zdobędziemy. Ja lecę na pewniaczku, bo wydaje mi się, że nie wiem, mam nadzieję, że starego nie ma nigdzie. Jeżeli będzie, to mamy przypał, ale... Nie widziałem go już długo i myślę, że on teraz będzie bardziej zajęty tym, że Milki zaginęła. Widzę, że te tabliczki dalej tutaj są, więc mamy, że tak powiem, spokój. Totalny spokój. Dobra, idziemy. Tam widzę, że coś, jakiś nikt tam widzę. Dave? Co tam robi Dave? I dobra, nie wiem, o co chodzi, ale może on tam po prostu załatwia jakieś biznesy. Całkiem możliwe, bo to jest człowiek pełen biznesu. Dobra, mamy shulkerboxa. Dobrze, pamiętałem, że on tutaj jest. To jest najważniejsze. Bierzemy sobie go i wyłazimy. Dobra, tu. Rozwalmy to, dobra. Teraz tak, to... Słuchajcie, bo oni się gubią. Fila! Nie mam je tu. Co ty tu robisz? Nie mam je tu, odwróć się. O ty ku... Ej, co ty trzeba eksplorowania? Gdzie ty... Oj, kurde, drzwi nie umiem otworzyć. Co? Powiedz mi tak, Jacku. Tak? Ty pamiętasz, co cię stało dwa dni temu? Nie pamiętam. No na pewno pamiętasz. Nie pamiętam. Po prostu wchodzę sobie do ratusza i nagle jest... No. Bum. Bum jest. Tak. A możemy to powtórzyć? Popatrz tu w ścianę. Serio, powiem, nie. Sztuczka. Uwaga, bum. Co się stało? Halo! Co? No wracaj tu, widzę ciebie! Jak mnie widzisz? Wracaj tu, widzisz? Człoku! Nie widzisz mnie, zostaw mnie.
Zostaw Majku mnie. Mały, no jestem tu przecież obok ciebie. Nie, no dobra, to jest niesprawiedliwe, że ty masz game moda. Nie, koniec, dobra, koniec. Wiesz co ci powiem? Ja ci mam do powiedzenia jedną rzecz. Idziemy za mną. No, nie, proszę tym nie strzelać, proszę tym nie strzelać. Dobra, młody. Dobra, gdzie mam iść? Mam parę pytań, ale mam dobra, parę pytań do ciebie. Ja przepraszam za wszystkie moje czyny, które zrobiłem. Myślę, że należy mi wybaczyć, bo na tym polega relacja. Dobra, czy... wybaczam ci, idziemy. A mogę iść w drugą stronę? Tak. Gdzie? No plecami, no idź tyłem, aha, idź tyłem, możesz na mnie patrzeć, możesz mnie podziwiać. Nie chcę zdecydowanie podziwiać. Ale czy widział pan tata, tutaj na przykład są te, Milki zaginęła, nie wiem czy pan widział. Słuchaj, naprawdę? Ty mi o niej nie mów, nie? No. Bo jak ja o niej słyszę, to mi już teraz ona płacz bierze. Czemu, co to się stało, co? Co? Nie, bo nie, bo nie, 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 dobra, nie. Tylko muszę wytrzeć łzy. Dobra, ale dlaczego, no, dlaczego płaczesz? Dlaczego Milki wzbudza w tobie takie... Miałeś kiedyś kobietę. Miałem. Nigdy. I nie płakałeś za nią. Nie. No to jej nie kochałeś. No. I teraz ci powiem, Gamoniu, do ratusza, raz, dwa, trzy, góra. No dobra, dobra. Ale czemu? No, góra, ale góra. Też Milki zaginęła. No góra, no i do przodu. Ale po no, co ja mam iść do ratusza? Ja nie chcę tu być. Ja chcę iść stąd. Czemu tu jest Dave? Zapraszam, o siema Dave'o. O, siemanko. Jak tam w pracy, wszystko ogarniane. Siema, elegancko, no wszystko poogarniane, no. Dobra, co? Siedziba prezydenta Taty Hejtera i Żabsona jego... Co? A no, bo tak powiem, no zaczęliśmy trochę współpracować. Aha. Jest good, dobra. Yeah, good, baby, a tak jest. Przeprowadziłem ci gagatka na szkolenie. Szkolenie z wychowania. Ale... Jakie wychowanie? Ja nie ja jestem... Masz stary WDZ. Panie Dawidzie, proszę powiedzieć, że jestem wychowany. Ta? Nie jest. Ci ja godzinę co? Wychowawczą. Nie powiedziałeś do mnie dzień dobry, tylko powiedziałem siema. Powiedziałem... No ale bo my się przyjaźnimy, a nie jesteśmy chyba na panie. W pracy trzeba zachować formalność. Aha, jest aha, aha, no to wytrzyj gębę, bo ci ślina cieknie. Ale no, ja nie muszę. Teraz będzie ciekawe. Ja tu jestem, zobacz. Tu jest siedziba prezydenta. Ale a co to i są jego za drzwi? Prawej ręki. Co? No zaraz dla ciebie. Panie tato hejtera, proszę mi te drzwi. Jakie kurde drzwi, o to no ci chodzi? Nie jest tego tortu, no! No i kto tu nie ma manier? Byłem głodny. No co, nie, niech on je ten tort. Tak naprawdę to ja weź ten tort, z czego zrobiłem. Z czego? Dobra, ale teraz ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że ten tort już był nagryziony, jak ja tu przyszedłem. Więc któryś z was też go zjadł. No tak, no. Powiem tak. Wiesz co karasie jedzą, nie? No właśnie. Dobra, wracaj tutaj, Żabson, słuchaj, mam tutaj jednego gagatka na wychowanie do życia w rodzinie na ciebie normalnie, nie? No co możesz zrobić? Porozmawiasz z nim. Ja, ale... Co? Ale my właśnie lubimy rozmawiać. A dobrze, mogę wrócić do domu? Malutkie? Aha, oj, tak... Kurde, nie, proszę do mnie. Dobra, strzel se tu. Ale chwilę, panowie, po co te bronie, po co te emocje? A my będziemy gadać tutaj, czy gdzieś indziej, panie tato hejtera? O, nie. Znaczy, dobra, nie, ja, wiesz co, ja mam pomysł. Ja sobie usiądę na łóżku, ty idziesz po tej stronie jako pracownik, to jest w ogóle... Dobra. Tu jest. Chodź tu, to już i tak nie uciekniesz. No widzę cię przecież, te minu, wracaj tu. Nie, no ale ja... Szybko. Naprawdę? Stoisz tu. Co, tak, gdzie? Tu? Co, takie krótkie Q&A. Jak już jesteś takim youtuberem, no to krótkie Q&A może, co? Dobra, ale proste pytania, proszę. Mam dla pana kilka pytań. Dobra. Pierwsze. Dobra, gówniarze, skończyło się. Nie, tak być nie może, to już jest koniec, musisz wszystko nam wyśpiewać. Co my tu jesteś? Musisz, dobra, zadaję pytania. Nie, Zabson, dobra. Ty wiesz co masz mówić. Tak. Dobra, Tosik. No. Kto jest na panie 2.0? Szybko. Co ty robisz? Mów, no czekam. No to jest, jestem ja. No to wiem, doskonale wiem. Jest Palion. Aha, dobra. I... No, szybko, Yeti, nie mamy czasu. Yeti jest. Czekaj, bo nie pamiętam, kto tam jest. Jest tam jeszcze... No to wszyscy chyba. Nie, mi się zdaje, że ktoś jest jeszcze. Kto? No, kto tam jest? No nie, już więcej sobie nie przypominam. A? No, hejter, widziałem hejtera, widziałem twojego syna. No, to o nim właśnie myślałem, dobra. Czekaj, dobra. Myślisz, że on kłamie? Nie, no, wydaje mi się, że mówi prawdę. Okej. Dobrze mu się z chleba patrzy. Dobra, ale inne pytanie. No. Dlaczego się wyprowadziliście?
coś się tutaj nie podoba? Dlaczego? Dlaczego się wyprowadziliśmy? Dlatego, że ja nie mam wymyślonego powodu, ale... To powiedz prawdę! To powiem prawdę, jak najbardziej prawdę powiem. Wyprowadziliśmy się, bo... znudziło nam się tu. Tak? To... Znudziło się, tak? Prawda. Tak, znudziło ci się? Czasem trzeba coś zmienić. A jedzenie codziennie, śniadanie ci się nie nudzi? Nie jem śniadań. Nie ma co mi się znudzić. Ja ci nie wierzę. Obiady jem, codziennie inne. Dobra. Ej, co jest granie? Dlaczego może... mi się tak obraz przekrzywia dziwnie? Może po inny. Po tym torcie! Jak po tym torcie? A możliwe. Co tu się wyprawia? Ja pierwszy raz takie coś zobaczyłem. Dobra, to kolejne pytanko. No. Gdzie jest Palionowo 2.0? Mamy to! W końcu! Mamy go! Daleko. Mów się, bo... Kurde no... Ale właśnie. Co? Koordynaty! Jak koordynaty? Myślisz, że ja pamiętam koordynaty, gdzie jest Palionowo 2.0? Koordynaty! Dobra. Trzymaj mnie, bo go odstrzelę. Nie, dobra, powiem. Czekajcie, muszę mniej więcej wymierzyć w takim razie. Okej, no to będzie gdzieś... minus... Nie, o. na plus. Na plus o. będą. To jest jakieś plus... 10 tysięcy, plus 10 tysięcy. No. Plus 10 tysięcy, tam jak, Y nie ma znaczenia, bo to wiadomo wysokość. No i ten drugi to jest... To jest... Na 10 tysięcy na minus 5 tysięcy. O kurde. Ej, to wam się jakoś tak mniej więcej, tutaj? No, wydaje mi się, że mówi prawdę. Elytrom, nie? No to ja mam na game modzie, a bo wiesz co, ja się może tepnę na te koordynaty. Nie, Boże, ja myślę, że... Po co? Pamiętaj to, wiatr, ale tam teraz jest wywiad. Ja tam nikogo nie mam w ogóle teraz. Teraz jest wywiad, po co się teleportować? Dobra, Q&A robimy no dalej. No to w sumie, kurczę, moje drugie pytanie, jak daleko jest Palionowo 2.0, no to już można by było wykreślić. A ja mam trochę inne pytanko. No, dawaj. Muszę je zadać. Kto ukradł zielone? Tak, właśnie. Słuchaj, bo ogólnie sprawa taka, że ktoś ukradł zielone, bo my z Zapcionem otwieramy biznes nielegalny, no tak ci o tym nie powiemy. Ale będziemy mieć biznes i potrzebujemy masę zielonego. Ale Darek, co ty robisz? No to pochwaliłem się, no. Zdradziłeś cały plan. No to tak, to w takim razie ten wasz tajny biznes, o którym nie wiem. Nic w ogóle, totalnie nie wiem, jaki tajny biznes. Bo jest tajny. Bo jest tajny, oczywiście, że tak. No jakby zielone, nie wiem, nie mam pojęcia, kto je ukradł, ja nawet nie wiedziałem, że były. Ale ogólnie mi się, wiesz, to przypomina? No. Że ty... Nie? No. To ty miałeś najwięcej chyba takich wybryków z wszystkich z Palionowa. Nie. Więc mi się wydaje, że ty doskonale wiesz, co to, gdzie są zielone. Nie, akurat mi się wydaje, że go alibi jest czyste. Ja nie potrzebuję. A kto to był? Nie potrzebujesz. Jak miałbym być obiektywny, poza tym, to nie. Ja tak chciałem napomnieć, że nie wiem, czy pamiętasz, ale sprzedawałeś nam kiedyś takie rzeczy za bardzo dużo zielonego i daliśmy radę je zdobyć wtedy na swój sposób i nie potrzebowaliśmy kraść czyjegoś. Słuchaj. Ja już znam wasze sposoby, on mi wszystko powiedział. No widzisz, no to wiesz już skąd miałem zielone. No nie wszystko, ale no załóżmy. Nie wszystko? No dobra. Wszystkiego no się dobra, nie mówi. No to rozumiem, dobra. Skoro tak, czyli to nie ty... Ja myślę, że to pytanka, bo może bym jeszcze coś tutaj wymyślił dla pana Tosta. Ja mam pytanie! No. Dawaj. No. Ja mam pytanie. Słuchaj. Ale takie wiesz, to jest prywatne, między mną a tobą. Jasne, nie? Oczywiście, to dlaczego on tu jest. Ale dobra. Zapcza, zatkaj uszy. Ale dobra. Dobra, Renata, powiedz mi, kto ją przeprowadził? Kto ją obraca przeciwko mnie? I z kim ona kręci? Ja widziałem ją tylko raz. Nie mam pojęcia, kto to jest, jakby tak, jak tylko słyszałem, że to twoja była żona. No to tak, no dobra, tylko kto ją tutaj przywlekł? Nie mam pojęcia, ja mówię, widziałem ją tylko raz. Ja i myślę, to, że on był raz. Możliwe. Tak, i on mi jej komputer kupił, bo ona miała takiego laptopa starego, Sony iVio, coś takiego dziwnego. No. I ona tam pykała, nie? Tylko, że ona miała 3 FPS i powiedziała, że to w ogóle to... No właśnie. A ile ona ma lat? Ona? No. O Jezus, 50 chyba ma. Aha. A i czemu? Ona w Minecrafta? Lubi grać? No. Nawala jak miło. No dobra, no jakby ja nic o niej nie wiem, nie? Ja jakby wiem, że jest Renata, nie? Może on odetkać uszy już? A mieszka ona z wami? Nie, widziałem jej tam. To gdzie ona mieszka? Znaczy inaczej, jakby...
Ja widziałem ją raz, ale ja widziałem ją w takim pomiędzy. Pomiędzy Palionowem a Palionowem 2.0. Tak? No, no, no. Dobra. To już mamy bierze kłamstwo. Nie, 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 jakie kłamstwo? To jest twój koniec. Aaaa!